czas, aby dokończyć przygotowywanie naszej nalewki z czarnej porzeczki z miodem. W pierwszej części filmu pokazaliśmy Państwu, jak nastawić nalewkę. Słoje z zawartością odstały już wystarczającą ilość czasu, a dziś możemy wreszcie przygotować nalewkę do końca i rozlać ją do butelek. Porzeczki odcedzamy. Płyn spod porzeczek wlewamy do słoja z odstanym pierwszym płynem. Całość musimy jeszcze przemieszać, przefiltrować i będziemy naszą nalewkę mogli już rozlewać do butelek. Przefiltrowaną nalewkę możemy już rozlać do butelek. Ja dzisiaj wybrałam sobie kilka różnorodnych butelek. Każda z nich ma bardzo oryginalny kształt wytłoczenia w szkle. Każda z nich jest zamykana na korek naturalny. Występują one w różnych pojemnościach. Butelkę od razu korkuję przy pomocy naszej ulubionej, bardzo poręcznej korkownicy. Z naszego przepisu otrzymaliśmy prawie 5 litrów bardzo aromatycznej nalewki porzeczkowej, która swój najlepszy smak otrzyma po około 6 miesiącach. Wszystkie artykuły, które wykorzystaliśmy do realizacji tego odcinka, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na stronie www.homik.pl, a praktyczne wskazówki dotyczące ich użytkowania mogą Państwo znaleźć na naszej nowej stronie internetowej www.piwniczkahomika.pl, na której znajdziecie także przepis na tę i inne nalewki. Serdecznie zapraszamy i na zdrowie!